W Zamościu realizowany jest projekt Aktywni w Społeczności, prowadzony przez Fundację Aktywności Obywatelskiej z Lublina. Projekt Aktywni w Społeczności dofinansowany jest z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorem projektu jest Fundacja Aktywności Obywatelskiej z Lublina. Głównym taką misją naszej działalności jest aktywizacja wszystkich, którzy chcą coś robić, chcą się angażować w działania społeczne. Projekt Aktywni w Społeczności, finansowany z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jest właśnie przykładem takim modelowym naszej działalności. Wspieramy w terenie, na terenie wielu powiatów naszego województwa lokalnych liderów, którzy są chętni do działania, którzy są w stanie zaangażować grupę osób chętnych również do funkcjonowania, do zaangażowania w swoich społecznościach i wspólnie z nimi zrealizują inicjatywę. W ramach projektu powstało i powstaje wiele inicjatyw, między innymi Kabaret Instytut Jądrowy, którego celem było przedstawienie w formie kabaretowej, humorystycznej problemu badań profilaktycznych związanych z chorobą nowotworową, prowadzenie warsztatów teatralnych w celu popularyzowania działań teatralnych wśród młodzieży. Jestem też liderką z jednej z inicjatyw i jako Stowarzyszenie Arta Avanti wspieraliśmy w realizacji tych inicjatyw, więc dając swoje know-how, swoją logistykę. Inicjatywy realizowane są we współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej imienia Jana Zamoyskiego, Osiedlowego Domu Kultury Okrąglak, Stowarzyszenia Art Avanti, Liceum Plastycznego imienia Bernarda Moranda i Zamoyskiego Domu Kultury.